perspektywa, z której się dzisiaj wypowiem, myślę, że łączy te moje dwie tożsamości, to znaczy tożsamość psychologa i psychoterapeuty psychoanalitycznego. Już bardzo myślę, że czerpię tutaj z doświadczeń akademickich, to znaczy z całej tej wiedzy przekazanej na podstawowych studiach psychologicznych i z przekonania, które mnie od tamtych lat nie opuszcza, to znaczy z przekonania, że język nauki, język akademicki, mimo wielu uproszczeń, mimo wielu schematów czy usztywnień, jednak wystarcza możliwości komunikacji między wieloma bardzo różnymi środowiskami, tam gdzie bardzo się czasem nie rozumiemy z przedstawicielami innych podejść, operując zupełnie innymi pojęciami. Tam moim zdaniem pewną drogą porozumienia jest odwołanie do tego języka badań naukowych, często rozumianego, akceptowanego przez obydwie strony dialogu. Rozpocząć chciałbym od cytatu. Nie będę dzisiaj prawie w ogóle cytował, natomiast jako otwarcie tego wykładu proponuję nieco dłuższy cytat. Jeśli założymy, że Freud mógł stworzyć system terapeutyczny przynoszący pacjentom ulgę i poprawę, to bezwzględnie należy przyjrzeć mu się bardzo uważnie i sprawdzić rzecz empirycznie. Niestety, analiza prowadzona pod takim kątem nie pozostawia wiele złudzeń co do wartości psychoanalizy. Druzgocących dla psychoanalityków faktów dostarczył już w latach 50. Hans Eysenck. Można powiedzieć, i to bez ironii, że inni terapeuci niespecjalnie szkodzą swoim pacjentom, a w niektórych przypadkach może i nawet pomagają. W przypadku traktowania ludzi psychoanalizą nie sposób powstrzymać się od wniosku, że psychoanalitycy przeszkadzają w naturalnych procesach przywracających stan równowagi psychicznej. Wielokrotne próby empirycznego wykazania skuteczności psychoanalizy podejmował profesor Lester Luborski z Uniwersytetu w Pensylwanii. Niestety dokładniejsza analiza tych prac może doprowadzić nas szybko do wniosku, że jeśli w ogóle występują jakieś rezultaty, to wyłącznie w porównaniach z pacjentami niepoddanymi żadnej terapii. Standardem dla porównań empirycznych jest odniesienie wyników terapii w grupie eksperymentalnej do wyników uzyskiwanych na grupie, w stosunku do której stosujemy terapię placebo. Jeśli dokonamy takich porównań, psychoanaliza okazuje się być nie tylko mniej skuteczna, ale również o wiele bardziej czasochłonna, a co za tym idzie, kosztowniejsza. Nikt, kto podchodzi poważnie do nauki, nie traktuje już serio psychoanalizy. A jednak na ironię zagrawa fakt, że ów twór myślowy, stworzony przez pseudonaukowców, oparty na fałszerstwach i przekłamaniach, funkcjonuje nadal w powszechnej świadomości jako jeden z podstawowych kanonów uprawiania psychologii. To rok 2009, Tomasz Witkowski, być może Państwo się spotkali z publikacjami Popularna literatura. Zaczynam od tego cytatu, bo myślę, że to takie spojrzenie na dyscyplinę, którą się zajmujemy, z którym stosunkowo często możemy się spotkać. Niekoniecznie w tak skrajnej postaci, jak proponuje dr Witkowski, ale w zasadzie od czasu do czasu słyszy się zarzuty formułowane w podobny sposób. Moje doświadczenie rozmów ze środowiskiem, koleżankami, kolegami pokazuje, że stosunkowo często brakuje nam argumentów na tym poziomie, do którego odwołuje się dr Witkowski. Zawsze można powiedzieć, no tak, ale doświadczenie kliniczne pokazuje co innego. Zawsze można powiedzieć, no tak, ale to ktoś, kto z powodów osobistych atakuje psychoanalizę. Ale nie są to argumenty na tym poziomie, z których wypowiada się nasz adwersarz. Stąd też moje dzisiejsze wystąpienie stanowi między innymi też próbę wyposażenia Państwa w pewną wiedzę z tego właśnie. W latach 60. i 80. właściwie można powiedzieć, że odpowiedziano już na to pytanie, które powraca w publikacjach popularno-naukowych, zwłaszcza naukowych, może już mniej, pytanie o to, czy psychoterapie są skuteczne w ogóle. W akademickich publikacjach pod koniec lat 80., na początku 90. zgromadzono już wystarczająco dużo dowodów, żeby odpowiedzieć, że owszem, psychoterapia jest skuteczną metodą pomocy. Gdyby Państwo chcieli zapamiętać po naszym dzisiejszym spotkaniu jedną tylko pozycję bibliograficzną, to gorąco polecam zapamiętać tę. To jest publikacja zbiorcza pod redakcją Petera Fonagiego, zbiór artykułów poświęconych
badaniom empirycznym nad skutecznością psychoterapii psychoanalitycznych. Ten zbiór zawiera ponad 80, opisy ponad 80 zrealizowanych badań i mimo, że w świecie nauki to już jest, można powiedzieć, pozycja dosyć stara, 2002 rok, to prawie 15 lat minęło od jej publikacji, mimo wszystko pozostaje bardzo dobrym punktem zaczepienia do dalszych dociekań, bardzo dobrym punktem wyjścia, dlatego że zbiera w jednym miejscu wyniki badań rzetelnych metodologicznie i takich, do których odwołuje się wielu późniejszych badaczy. W recenzji tej publikacji napisano, że nie sposób zignorować faktu, że tam, gdzie sprawiedliwie i adekwatnie oceniano skuteczność metody psychoanalitycznej, osiągała efekty porównywalne z innymi podejściami terapeutycznymi. No i to oczywiście już nie powinno dziwić po przedstawieniu tych wcześniejszych wyników, że to po prostu powtarzający się wynik badań naukowych. Na początek przykładowe badania poświęcone terapii krótkoterminowej. Polski tytuł tego badania to jest porównanie skuteczności krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej i terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji. Porównywano dwa podejścia teoretyczne, czyli krótkoterminową terapię psychodynamiczną czy psychoanalityczną i terapię behawioralno-poznawczą i behawioralną przez tych badaczy zaliczoną jako jedną kategorię. Analiza objęła 6 prób klinicznych i warto tu podkreślić, że w terapiach krótkoterminowych udaje się analizować te próby typu RCT, te tak zwane idealne warunki badawcze, 416 pacjentów. Wyniki skuteczności kontrolowano w okresie od pół roku do 2 lat po zakończeniu oddziaływań terapeutycznych, a samo oddziaływania to było do 13 sesji terapii, albo psychoanalitycznej, albo behawioralno-poznawczej. Wszyscy pacjenci to były osoby z depresją kliniczną. Odnotowana poprawa to wielkości efektów od średniej 0,65 do bardzo dużej 2,8 w zakresie objawów depresji, ale też funkcjonowania społecznego, poza tym, że ogólnych objawów psychiatrycznych, więc tutaj skuteczność badano i z perspektywy objawowej, i funkcjonalnej. W tym badaniu metaanalitycznym wykazano brak statystycznie istotnych różnic między tymi podejściami terapeutycznymi. Badanie w zasadzie bardzo podobne, przytaczam je tylko dlatego, żeby zaznaczyć, jak szerokie spektrum zaburzeń się bada. Poprzednio było poświęcone wyłącznie depresji. To badanie to jest skuteczność krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu poszczególnych zaburzeń psychiatrycznych, metaanaliza. Porównywano skuteczność terapii psychoanalitycznej z innymi terapiami, podobnie jak poprzednio behawioralno-poznawczą, behawioralną, ale też intensywną terapią grupową, tak zwanym leczeniem standardowym, czyli tym pojęciem opisuje się leczenie w placówkach opieki zdrowotnej, które nie jest przypisane z założenia do żadnej teorii, czyli po prostu wizyty u psychologa bądź wizyty u psychiatry prowadzącego jakąś psychoterapię. To, co tutaj chciałem podkreślić, to to, że badano zaburzenia, właściwie całe spektrum rozmaitych zaburzeń psychiatrycznych, depresje, depresje okołoporodowe, fobie społeczne, zaburzenia potraumatyczne, zaburzenia odżywiania, lękowe zaburzenia osobowości, zaburzenia typu borderline, uzależnienia itd. Wyniki uzyskano analogicznie, to znaczy wykazano za pomocą metaanaliz istotną różnicę między krótkoterminową terapią psychoanalityczną a brakiem oddziaływań. To też były badania RCT, jak wytłuściłem, czyli była grupa pod tytułem brak jakichkolwiek oddziaływań. Natomiast brak istotnych różnic między poszczególnymi podejściami. To, co myślę, że znacznie bardziej Państwa może zainteresować, to przykładowe badania dotyczące terapii długoterminowej. Znacznie mniej takich wyników, ale myślę, że nawet na tych 3 przytoczonych przeze mnie przykładach będzie widać, że one zawierają znacznie bardziej inspirujące informacje. Badanie grupy z Helsinek również
jedno z bardzo niewielu tak obszernych badań nad terapią długoterminową, ale typu RCT, czyli z grupą kontrolną, objęło 326 pacjentów. Badane metody to terapia skoncentrowana na rozwiązaniu około 10 sesji, ale realizowanych na przestrzeni 8 miesięcy. Krótkoterminowa terapia psychoanalityczna, około 20 sesji w 6 miesięcy i długoterminowa terapia psychoanalityczna, około 230 sesji w 31 miesięcy. Badanie skuteczności realizowano w 3, 7, 9, 18, 24 i 36 miesiącu leczenia, co warto podkreślić i zaraz do tego będzie odnosić się diagram. Znaczy to, że badano tę skuteczność także po zakończeniu terapii w tych grupach, które krócej kończyły, ale też w tej grupie długoterminowej również było badanie przynajmniej 5 miesięcy po zakończeniu wszelkich oddziaływań. We wszystkich grupach uzyskano wysoką wielkość efektu. Nawet ten najniższy próg to już jest wysoka wielkość, 0,8. W pierwszym roku podejścia krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu i psychoanalityczne okazały się skuteczniejsze w łagodzeniu objawów. Między sobą nie różniły się istotnie. W drugim roku tych badań wykazano brak jakichkolwiek różnic. Natomiast w trzecim terapia długoterminowa okazała się istotnie skuteczniejsza. Po mniej więcej pół roku leczenia podejścia krótkoterminowe, czyli linia ciągła i linia przerywana, wyraźnie skuteczniejsze niż podejście długoterminowe. W okolicach 18 miesiąca, czyli tu, gdzie terapie krótkoterminowe już się skończyły, terapia długoterminowa osiąga statystycznie takie same efekty. W okolicach 36 miesiąca tu pojawia się już istotna statystycznie różnica na korzyść terapii długoterminowej. Ja myślę, że to, co jest inspirującym, ważnym wynikiem w przypadku tego badania, to jest to, że ono daje pewną odpowiedź na pytanie, czy w ogóle warto podejmować się terapii długoterminowych. Czy to nie jest tak, że te efekty osiągnięte są mniej więcej podobne, na przykład po pół roku, no a później to już siłą rozpędu prowadzimy terapię w rok, drugi, trzeci. Myślę, że to pokazuje, że jednak tutaj, gdzie przerywa się terapię krótkoterminową, poziom objawów pozostaje taki sam, więc to nie jest tak, że pacjent nabiera jakiegoś rozpędu i jest coraz lepiej. Tam, gdzie terapia długoterminowa jest prowadzona dalej, pacjentom się polepsza, te objawy łagodnieją. Kolejny wynik dotyczący terapii długoterminowej, polski tytuł Skuteczność długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej, metaanaliza. Jest to metaanaliza obejmująca 23 badania, to już mieszana metodologia RCT, ale też badania typu kohortowego, łącznie bardzo liczna grupa, ponad 1000 pacjentów. W tej definicji terapia długoterminowa to minimum rok lub 50 sesji. Badacze wykazali, że długoterminowa terapia istotnie skuteczniej od krótszych terapii, z którymi ją porównywano w tym badaniu, łagodzi objawy, rozwiązuje problemy i co ważne, poprawia funkcjonowanie. Poprzednie badanie dotyczyło wyłącznie objawów badanych głównie za pomocą skali depresji Beka. Tutaj też przyjęto perspektywę funkcjonalną. Moment ukończenia terapii, trzeci rok, można powiedzieć, że bardzo zbliżone wyniki skuteczności terapii długoterminowej, linia przerywana i psychoanalizy, ale kolejne badania w kolejnych latach już po ukończeniu oddziaływania terapeutycznego pokazują, że w grupie poddanej intensywniejszej terapii psychoanalitycznej, czyli psychoanalizie, na poziomie wniosków można powiedzieć, wpływ tej terapii po jej ukończeniu jest dużo silniejszy niż wpływ mniej intensywnej terapii psychoanalitycznej. Moim zdaniem cechą specyficzną dla podejścia psychoanalitycznego jest przede wszystkim przesunięcie akcentu na proces zmiany psychicznej, nie na samo usunięcie objawów. Te wszystkie sposoby konceptualizowania, które na poprzednim slajdzie przytoczyłem, jednak coś ze sobą wspólnego mają, to znaczy odnoszą się nie do poziomu objawów, tylko do poziomu zmiany psychicznej. Można powiedzieć, że zakres i stabilność zmiany psychicznej to jest element wspólny we wszystkich oddziaływaniach klinicznych opartych na
psychoanalizie. Ten element techniki pracy, który definiuje podejście psychoanalityczne, czyli koncentracja na przeniesieniu, to wydaje się, że jest coś, co jest bardzo dopasowane do tych celów. To znaczy powtarzalność sesji, długoterminowa praca, spotkania kilka razy w tygodniu, to jest podejście, które pozwala badać zakres i stabilność zmiany psychicznej na żywo i w sytuacji klinicznej, a dialog z pacjentem, interpretacje przeniesieniowe, rozmowa o przeniesieniu, to pozwala też na bieżąco sprawdzać i omawiać możliwy zakres zmiany psychicznej. Obecnie dynamicznie rozwija się nurt badań, które przede wszystkim służą wyodrębnieniu czynników odpowiedzialnych za jakość tej zmiany psychicznej, niekoniecznie czynników odpowiedzialnych za łagodzenie objawów, a czynników odpowiedzialnych za postęp, progres w zakresie zmiany psychicznej. Metody badania samego procesu, takie bardziej, można powiedzieć, współczesne i nowoczesne, odbiegające od badania skuteczności w obszarze objawowym, mogą być realizowane zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Model jakościowy to na przykład wywiady z pacjentami, wywiady typu follow-up po ukończeniu psychoterapii, ale realizowane w sposób strukturalizowany. Jeśli chodzi o te wywiady, to chciałem krótko powołać się na badanie stosunkowo świeże z 2007 roku. Również dosyć ciekawe wyniki. Nilsson i współpracownicy przeprowadzili wywiady z pacjentami, których poza tym badano też w tradycyjnym paradygmacie ilościowym. Okazało się, że mimo braku różnic w skuteczności mierzonej objawowo, czyli ten wynik, który się powtarza jak referent w mojej prezentacji, ci pacjenci w badaniu jakościowym mówili o zupełnie innym rodzaju zmian. Pacjenci poddani terapii psychoanalitycznej mówili o tym, że mogą lepiej rozumieć samych siebie i określać granice w kontaktach z innymi ludźmi. Pacjenci poddani terapii behawioralno-poznawczej mówili, że lepiej radzą sobie z trudnymi sytuacjami i że mają więcej kontroli nad swoim życiem. Ci w grupie terapii psychoanalitycznej, którym terapia nie pomogła, mówili, że brakowało im terapeuty, który omawiałby problemy w ustrukturalizowany sposób. Natomiast ci pacjenci w grupie terapii behawioralno-poznawczej, którym terapia nie pomogła w zakresie objawu, mówili głównie o tym, że przeszkadzało im to, że terapeuta nie pozwalał rozwijać wypowiedzi o uczuciach i o związkach. Wydaje się, że jednym z powodów tej krytyki skuteczności psychoterapii psychoanalitycznych jest koncentracja terapeutów analitycznych na indywidualnych zjawiskach klinicznych, to znaczy komentarz, z którym można się czasem spotkać, taki, że to właściwie wszystko jest nieważne, że to, co ktoś bada na uniwersytetach, że to jest tak naprawdę nieistotne, bo to jest niepotrzebne uproszczenie, a tylko to, co dzieje się w gabinecie, w pracy bezpośrednio z pacjentami, ma wartość i tylko o tym powinniśmy pisać, tylko o tym powinniśmy rozmawiać na naszych konferencjach, tylko na tym powinniśmy się koncentrować. Niektórzy terapeuci wyrażają też jakąś jawną, otwartą niechęć wobec zwłaszcza ilościowych badań skuteczności, akceptując podejście jakościowe, natomiast ilościowe z góry skreślając jako podejście szkodliwie redukcjonistyczne. Ważnym powodem było pojawienie się w latach 80. terapii poznawczych, które od samego początku swojego istnienia opierały się na jasnych kryteriach pomiaru skuteczności. Już pierwsze realizowane terapie poznawcze, elementem techniki było badanie skuteczności, nie dodatkowym oddziaływaniem, czy nie czymś doklejonym do techniki terapeutycznej, tylko elementem wbudowanym w tę technikę terapeutyczną. Bo to też sprawia, że osoby szukające prostej, jasnej odpowiedzi na pytanie, czy to jest skuteczne, czy to jest nieskuteczne, nie potrzebowały 30 slajdów, tylko od samego początku miały tę odpowiedź.